Cześć, to Ernest. W tym filmiku dowiecie się, jak szybko i łatwo wykonać wyzwania 9 tygodnia, gdzie znaleźć gwiazdkę, wózki sklepowe i jeszcze więcej. Zanim jednak zaczniemy, jak zawsze ostrzegam was, abyście po wykonaniu jakiegokolwiek wyzwania nie wychodzili przez menu, bo inaczej wam coś nie zaliczy. Dlatego musicie wyeliminować się z gry, zostać wyeliminowanym albo wygrać grę. A w opisie za to macie dokładnie rozpisane, w której minucie filmu jest wyjaśnione odpowiednie wyzwanie. Okej, a zaczniemy od tego tygodniowej gwiazdki. Tym razem musimy posłużyć się mapą skarbów z widmowych wzgórz, która prezentuje się następująco, a X-em zaznacza dokładnie to miejsce na mapie. Na ten moment korzystam z wyciekłych informacji, dlatego nie ma jeszcze u mnie tej gwiazdki, ale możecie mi zaufać. Kolejne wyzwanie polega na odwiedzeniu 4 środków różnie nazwanych miejsc w jednym meczu. Pomyślałem chwilę nad najkrótszą i najłatwiejszą ścieżką na wykonanie tego wyzwania i moim zdaniem najlepiej zacząć od rozloży Lupieci, potem przejść się kawałek do widmowych wzgórz, następnie odwiedzić przyjemny park, a na sam koniec domek na środku zalewu zdobyczy. Jako alternatywę mogę polecić spacer przez płaczącą puszczę, karkołomne kino, pomidorowy przysiłek i akry anarchii. Następne wyzwanie rozkazuje nam przeszukać 7 skrzyń na mokrych moczarach. Co ciekawe, tym razem jest to wyzwanie oznaczone jako trudne, więc otrzymamy poziom karnetu. A jeśli mamy już 100 poziom karnetu, to 1000 punktów doświadczenia. Po aktualizacji mapy po starcie sezonu 4 spotkamy tutaj o wiele więcej skrzynek niż kiedyś. Dużo z nich znajdziemy na planie filmowym. Mogą się ukrywać w ciężarówkach, na tych windach i różnych częściach planu, które widzicie teraz na ekranie. Do tego dorzucam dla was mapkę ze wszystkimi możliwymi lokacjami skrzynek. Co ciekawe, przy jednym z ogromnych drzew mogą pojawić się aż 3 skrzynki, więc miejcie to miejsce na uwadze, jako iż 3 skrzynki co grę jest dobrym wynikiem. Dalej, czwarte wyzwanie zleca nam użycie wózka sklepowego. Niedawno wróciły do gry i znajdziemy je na przykład w okolicy sklepów, czyli na sklepowej sadybie, wykrzywionych wieżach, a nawet na górce, na której są rampy do wyskoków. Piąte wyzwanie, oznaczone jako trudne, polega na wyeliminowaniu 4 przeciwników używając strzelb. Strzelba jest częścią mega ekwipunku za każdą grą. Jest to kolejne wyzwanie, które możemy wykonać po prostu rozpoczynając grę. Wystarczy, że polecimy gdzieś, gdzie także lecą przeciwnicy, aby od razu zabrać się za walkę na bliskie odległości. Wolałbym wykonać je na solo, ponieważ nie musimy się wtedy obawiać o dobijanie graczy. Co ważne, w trybach, w których można powalić przeciwnika, wyzwanie zlicza się po powaleniu oponenta i dobiciu ze wskazanej broni. Nie wystarczy już tylko dobić. Możemy wykonać to wyzwanie równolegle z 6 wyzwaniem na liście, a mianowicie wyeliminuj 3 przeciwników na akrach anarchii. Zaskoczeniem może być zmiana, przez którą otrzymamy za to wyzwanie jedynie 5 gwiazdek karnetu, a nie 10, tak jak to było w przypadku poprzednich tygodni. Polecam wam lecieć na długą szopę, duży domek, a nawet te metalowe konstrukcje, ponieważ mogą się w nich pojawić skrzynki lub broń luzem. Siódme, już ostatnie wyzwanie, polega na zadaniu 500 punktów obrażeń przeciwnikom z broni wybuchowej. To są wyrzutnie rakiet, C4, granaty, czepiaki i granatniki. I to tyle. Życzę wam powodzenia, dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.